Witamy w kolejnej odsłonie naszego gameplayu z gry Papers, Please. Będziemy kontynuować naszą karierę celników. Masz w trosce. Co się ostatnio działo? Ostatnio, zdaje się, była bomba, tak? Tak, była bomba, rozbraliśmy bombę. Zaczęliśmy współpracę z jakąś taką tajną organizacją wywrotową. Że no dość głęboko jesteśmy w tej współpracy. No tak powiedziałbym pół na pół, bo chyba jednego z dwóch ludzi, których mieliśmy przepuścić, nie przepuściliśmy. Póki co staramy się nie zwracać na siebie uwagi, więc palimy wszelkie dodatkowe łapówki, które dostajemy, mimo iż są bardzo takie substancjalne. Tak, czyli niewiele się zmieniło od ostatniego odcinka. Myślę, że tutaj czeka nas spora zmiana w pracy w związku z kolejnym zamachem. Ktoś do nas idzie, do naszej budki. Nie, to my jesteśmy. A, to my. To my jesteśmy, ale czy zauważyłeś ten piękny kluczyk? Czy wiesz, od czego jest ten kluczyk? No domyślam się. Od lodóweczki turystycznej. Nie od lodóweczki. Od boksa z bronią. A gdzie on jest? Zaraz ci pokażę, jak to działa. A to będzie można, nie można strzelać do każdego. Szkoda. Nie możesz strzelać do każdego i strzelić będziesz mógł tylko i wyłącznie, jak przebiegnie ktoś tutaj tą granicę. Aha. Fiknie przez to, będzie bieg, będziesz miał czas szybko, żeby przekręcić ale kluczyk. Ale to jest tylko tranquilizer gun. Tak? No. A nie, to będzie potem będzie drugi kluczyk. To jeszcze nie. To na razie mamy zwykły kluczyk. A gdzie jest ta gablotka z tą bronią? Jak się tego używa, tego kluczyka? Ona się pojawi w momencie, jak będzie potrzebna. Aha, rozumiem. Tak, stopping every trespasser bonus, bla 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 bla, właśnie tutaj masz napisane, jak to działa, pojawi się takie coś. No i... Od razu mówię, że to ja będę strzelał. Tak? Dobra. Patrz, tutaj mamy naszych wanted criminals. No i co, no chyba pora się po prostu wziąć do roboty naszej codziennej, rodzina się sama nie wyżywi. Co robią dziwne, że się sama nie wyżywi. Tak, można by ich wysłać do pracy. Podejrzewam, że ten tutaj czeka, żeby nam coś powiedzieć. Bo on tutaj zazwyczaj nie stał. Może nam da, wiesz, naszą dolę. A właśnie, dola. Otwieramy. Chodź tutaj. Next. No i wchodzi nasz ukochany. No, pieniążki. No, 30 dolarów. 15 dolarów. 10? 5? Są znaki wodne? Dobrze się spisujesz. No ale zaraz, powinno być chyba, on miał nam 5 płacić za 2, a 6 złapaliśmy. No to 15 dolarów. No plus powiedział część za ten, za kasę ze sprzedaży części bomby. To jest no wiem, ale no przy nas oszukuje od samego początku. No powiedz mu coś, no, co taki gdybym miał taką opcję, asertywny. To bym go wiesz. No zobaczmy, typowo. Sympatyczna, uśmiechnięta pani. Nie podpada pod naszych tych, I mean transit, obóz są te. Bobbed hair, to jest chyba bobbed hair. Wiesz co, ja bym sprawdził z tym pierwszym zdjęciem. Poważnie? No. No, jest coś jakiś chyba nad... No correlation. No dobrze, no lepiej wiesz. O, expiration date ma chyba nie taki. Tak, oczywiście. Mówisz, żeby tego nie wytykać, tylko od razu... Nie, no teraz, jeżeli możemy ją zamknąć za to. Teraz zobaczymy, czy możemy ją zamknąć. Nie możemy. Dobra, wbijaj, do widzenia i na razie. Access denied! Ach. Ciekawe, czy możesz przez przypadek kluczyk mi podać. Tak. Wyciągają tą broń. To by było ciekawe. Nie no, broń tu pewnie gdzieś tutaj mam za ladą, ale mógłbym dostać jakąś dobrą. Wow! Overwave, to się zgadza. No chyba. Albo ma kontrabandę w ustach. Ile ona waży? 83. Christine Johansena. Czekaj, bo muszę się skupić nad tym. No nie waży 83. Może jest niska, a nie my to 80. No nie waży 83. No ale dobra, no papiery się zgadzają, waga się zgadza. Las Randy jest, Issuing City w Republice takie. To jest female, tu się zgadza. Chyba wpuszczamy. Czy nic więcej nie było potrzebne? Ona nie jest do pracy, co ona mówiła? Jest do męża, na stałe. Immigration. Dobra, wbijaj. Dobra. O nie, tak. Zapraszamy. Pamiętasz te skróty. Tak, pamiętam o skrótach. Pamiętasz jakie były? Pamiętam, ale nie używam. I czyżby daliśmy się nabrać na coś? Nie, doskonały wynik. 2 na 2.
O, piękna fryzura, jeśli pozwolę sobie zauważyć. For medical reasons, your papers... Pewnie jest operacja zmiany płci. No, Maciek, your call. Czy ryzyku... No, chyba jakieś dokumenty powinna mieć jeszcze, nie? Nie, ona nie ma dokumentów, nie chcieli jej dać, bo potrzebuje operacji, której nie chcą zrobić w Kolechii. Mamy opcję, żeby ją wpuścić, mamy i tak dwóch ludzi, których możemy oberwać za nich. To jest jakiś skryptowy? Nie no, na pewno jest skryptowy. No to możemy wpuścić, no co nam szkodzi. Ale być może wtedy nie dostaniemy kolejnej laurki. No albo może właśnie ją dostaniemy. No dobra. Znaj łaskę pańską, mam nadzieję, że nie przyjdzie zaraz ktoś i nie strzeli do nas. Z drugiej strony Kolechia to chyba nie jest kraj, który czekaj, nas czekaj, Kolechia. No tak, to wiedzieliśmy. Missing wszystko. Tego było średnio mądre. To nie było, no? No zobaczymy, jak nam to wyjdzie na zdrowie. Papers. Wladimir Damrzaczewicz. No tak wygląda Seal z Imporu. No to nie jest ten, nie jest ten, nie jest ten. Nic cię tutaj nie... Nie, chyba jest okej. Okay. Ewentualnie ten seal może być zły. Tak, ale... no zobaczmy już. Skąd on jest? Import, czekaj. Nie, dobry. Seal jest okej. Okay. Tak. Dobra, wpuszczaj. Nie traćmy cennych tych. Skakuj, zapraszamy, zapraszamy. No, już. Expiration no nie, date. Nie, no wszystko się zgadzało, pamiętam doskonale. I'm back. A, inżynierów, four calls, no. O! Bardzo ładnie. I jeszcze jakiś pieniądz? No to ilu tu jest? No 20. Ale tutaj wygląda, jakby to było więcej. Nie no, to 4, to piątakami dawał. Dobra, to jego wpuszczamy chyba, nie? Chyba tak. Ciemno. No dobrze, dobrze, idzie. Ciekaw jestem, co będzie z tą babką, którą wpuściliśmy na te badania. Chyba, żeby zobaczyć po prostu, warto było to zrobić. Workpass. Miguel Gervais. Herwes. Miguel Herwes z Boston. To się zgadza. To nie on, to nie on, to nie on. Tak, ale ja brakuje czegoś. Na te zdjęcie, no karty. A nie potrzebuje też takiego zezwolenia? 97. Nie, no ma work permit. No tak, ale musi mieć jeszcze. Musi mieć. Entry permit. Where is entry permit? No cóż, odpowiedź na to jest prosta. Niech się cieszy, że nie wolno nam... Dlaczego go wpuszczasz? Nie chciałem tego zrobić. Dobra, przybij mu denied. A nie wejdzie ten denied już. No, cholera, odruchowo to zrobiłem. Docisnę mocniej. Dobra, dawaj, już nie trać czasu. A jednak da się denied. Wydaje mi się, że po prostu denied zawsze jest, wiesz, nadrzędny. To dobrze, to bardzo dobrze. No matko, ale nam tych papierów nawrzucał? Nicolas Giatis, to Grek chyba. Greków nie chcemy, oni tworzą niestabilne systemy. O, i teraz tak, otwieramy. Którą broń? Górą. Tak. I co robię? No weź tą broń i strzelaj. Puh! Prosto! Right in the kisser! Znaczy, może to ja trafiłem, a nie ten ze strażników. No, chyba jednak wyglądało, że ci ze strażników. Nie no, nie mów. No, ale trochę się dzisiaj żeśmy zarobili. Zarobiliśmy? No, co, 30, za 35 za łapówy, no tak. A za co się zarabia? Ten dzień był generalnie dosyć chyba słaby. Sharpshooter bonus, stary. No dobra, no tak. Yes! No, widzisz, i kolejna odznaka. Tego ogólnie dobrze sobie radzimy w tym socjalistycznej arctrosce. No, dlatego, bo mamy ten nasz magiczny easy mode. A z drugiej strony jest tam po to, żeby go używać. Further breaches predicted, więc prawdopodobnie będzie więcej biegaczy. Mam nadzieję, że nie każdy biegacz będzie tam zakończał dzień, bo to trochę słabe. Z drugiej strony 20 dolców piechotą nie chodzi. No tak. Już 4 przyjął interesantów. To prawda. 9 grudnia 1982 roku
Patrz, gazeta jest za darmo. W tym kraju wszystko jest niesamowite. Za darmo. Wszystko jest za darmo, ale jakimś cudem musimy za wszystko płacić. O, ja czuję nowy ten, nową fabułę jakąś. Zielony strażnik. To chyba trzeba go wysłuchać. Juri, co tam Juri? Powiedział, nie strzelaj, bo ja lubię sobie postrzelać. Z Mirska jesteśmy. To ciekawe. No, a tak zagaduję, że już wiadomo, że chodzi o jakiś biznes. No i co, tylko tyle? No, on nas poprosi jeszcze o przysługę, to ci mogę powiedzieć. O, tu mamy kolejny, patrz. Coś... No. Nie, to nie... O, no nie wiem. No też nie wiem. Można zapytać, ale... No dobra, no jak się zgadza, to się zgadza. Nie... Te dystrykty wszystkie sprawdzasz? Leniforma jest taki. Jeszcze zobaczę, czy nasi obywatele nie potrzebują jakiegoś... Nie, ma ID card. Dobra, ID card puszczaj. Jest. Puszczaj. 176 cm, 88 kg. Nic nie przemyca. Data jest ważna, wszystko. Expiration. Wszystko. No, ramię jest GITES. Tak? No. Czy coś zbudziło twoje? Nie, chyba jest ok. Ale zaraz się akurat nie okaże, że nie jednak. Tak. Data urodzenia zła znów był jakiś za stary chyba. O Boże, znów ten typek w masce. Czyli nie wy atakujecie granicę. Jakaś nieznana grupa ekstremistów nowa, no proszę. Czyli że co, że z broni po prostu mamy strzelać... tej usypiającej, czy o co tu chodzi? Nie, nie, znaczy broni usyp... Znaczy tak, tak nie, nie, nie. O co ci chodzi? No o co im chodzi, pytanie. Nie, to on mówi nam, że Order chce osłabić te skoruptowane centra władzy, a nie ranić niewinnych. A. Jakiś agent EZIK przyjedzie dziś, żeby doprowadzić do odkrycia, kim są ekstremiści. Ale to jak ja mam skończyć, kim jest ten agent EZIK? Pewnie powie. A. Wow, ale to, do czego mam to przyłożyć? Nie wiem, podejrzane jakieś. Nie, no może do jakiegoś jego, wiesz, dokumentu. A, może. A, właśnie, bo ci mają dyplomatyczne, takie kwadratowe te. Odom Christopher. Widow's Peak. Co to jest Widow's Peak? To są te takie za kola, tak? Chyba tak. 78 kg, 166. Checks out, 12-13. No cóż. Christopher Odom. Ha, jeden miesiąc. Co ty myślisz? Chyba jest okej. Tak, chyba. Zaraz się dowiemy. No w tym momencie to już trochę zaczyna być zgadywanka. Nie do końca jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie, no bylibyśmy, tylko że... A, dobra, udało się. Papers. Salia Fara. Suchalia. Są długie włosy. Weź ją sprawdź z tym. Nie no, ze zdjęciami chyba nie. Chyba nie jest specjalnie podobna. Suchalia, permit się zgadza. UK922, forever. Emigrating. Czwarty. Numery się zgadzają. Co myślisz tutaj? Ishwing City się zgadza? Outer Browse, tak. To no kojarzę. To chyba wpuszczaj. Mhm. No dobra, zobaczymy. Coraz lepsi jesteśmy, dużo na wyczucie już bierzemy po prostu. No, nie wiem, czy to świadczy o tym, że jesteśmy coraz lepsi. Ale patrz, pięknie. Mamy coraz większego farta po prostu. Barcelon Rian. Rian? Kręcony, zgadza, 65 km, pokaż 76, jaką kartę? No to. Bardzo tknę. Dobra, zgadza się. To co mówi się zgadza, data się zgadza. Tak. Jeszcze pokaż może tą... A jeszcze wpuściłem ją. No to możesz zawsze denied po tym zrobić. Co pokazać? No tą drugą kartę. No to już sprawdziłem. A, się zgadza. No to puszczamy. A to nie jest jakaś ta? Nie, nie jest. No chyba nie jest, no.
Przezorny, zawsze ubezpieczony. Stare porzekadło. Wow. A cóż to takiego? Peter Magyar. Magyar. As long as it takes, ale to kolego. Nie. Na twarzy. Nie, no, czekaj, no, co, o co tu chodzi? Nie wpuszczamy prasy. A mamy takie wytyczne? Weź może zobacz. Może coś nam pisali o prasie. Nie, no to nie, to nie, na pewno nie. Zobacz w wytycznych, czy coś mamy o prasie. Tak. Albo poproś go o dokumenty po prostu. Nie, nic nie mamy. Nic nie mamy o prasie. Dobrze, po prostu go poproszę o dokumenty, masz rację. Na przykład taki. I'm a journalist. Co nas to obchodzi? Dobra, kasuj go. Kasuj go? W sensie... Myśli go do domu cało i bezpiecznie. Nie. This is an outrage, tak. No, napisz o tym na mecie. Entry is not guaranteed. Tak, dokładnie. Cry me a river. No, strasznie. U nas nie wychodzą gazety, za które trzeba płacić. Kapitalistyczne media. Łysy. Powiedział, że transit. Data ważności. Tu? No. Czyli od razu. Bo wyrzucam. No albo przepytać, bo coś dawno nikogo nie zamknęliśmy. Ale on nie pozwolą mi go zamknąć. No dobra, no to go kasuj. Póki nie musimy jeszcze podawać konkretnego powodu, nie wpuszczają do kraju, to nie traćmy na to czasu, tak jak mówiłeś wcześniej. Pokaż zdjęcia tych... A co, coś się skojarzyło? No, chyba nie. Nie, no nie, nie. Dawaj, weź pokaż. Tak, potrzeba nam... ID card, droga pani. A nigdy nie została, no to... No to do widzenia. Hopla! Jeszcze nikogo nie odrzuciliśmy, żebyśmy jakąś karę dostali, nie wiem. Czekaj, no agenta mieliśmy dzisiaj przepuścić w ogóle, więc nie wiem, gdzie jest ten agent. Pogreba Mitchell. Szatka, ale chyba 12.22. Nie wiem, czy to są ukręcone włosy. Nie wiem, można sprawdzić. Nie, zgadza się. Pokaż tą kartę jego pobytu. Daty się zgadzają. Chyba się zgadza wszystko. Pogreba Mitchell. Tak, też tak uważam. Chyba, że i Shing City, Shingleton. Chyba, że 43 nie pasuje. Nie, no dobry jest 43. Który Shingleton, jest? Tak, jest błąd w tym. Jest Singleton przez O się pisze. No ale to zagadaj z nim o tym, może to jest sfałszowany, no. No ale... Tak jest, aspirancie. No, żeś wyhaczył to ładnie. A, mogę detain. No, widzisz. Ma się nosa. Tak, bardzo ładnie. Chociaż za jednego to chyba nic nie dostaniemy, no ale... No ale to z czasem zawsze, się uzbiera zawsze więcej. Zawsze satysfakcja pozostaje. Za dwa dni urodziny syna. Patrz, mamy klas 6 apartment. Co robimy? A zobacz, tańsze jest ogrzewanie, ale droższy czynsz. W sumie nas piątaka tylko kosztuje, no to możemy chyba wziąć, nie? Ale 100 kosztuje cała przeprowadzka. Dobra, ryzykujmy. Dobra. Nie wiem, dobiorą nam się do tyłka za to, że... No ale wszystko, no uczciwie na legalu wszystko. Tak, wszystko. Inforon, balance, trade restriction, dobra, idziemy do pracy. Aż tam ponuro. No na przykład zobacz, kolorowe mundurki. A internet, prasy się, ten...
A Reason for Denial zaczyna się pojawiać ze względu na to, że odrzuciliśmy tego pismaka. A, i mamy nowy znaczek, tak? A zaraz będziemy mieli nowy znaczek. Dobra, czyli trzeba teraz dochodzić do tego, dlaczego nie chcemy go wpuścić i czyli mu pokazywać. Mamy stempel, bo mam zły humor? Tak, nie. Dobra, pokaż tych. Dawno nie było żadnych wanted criminals. No, no i tak na pewno premii za to nie dają, więc niech się gonią. Zapraszamy. Nie wygląda. No zobacz, nie zniknęła nam ta karteczka. Która? No ta do tego agenta. No nie wiem, kurde. Słabi z nas generalnie spiskowcy. O co tam chodziło? Mimo dobrych chęci jesteśmy słabymi spiskowcami. No. Oczywiście zniknęła. Po prostu Julia, miłość Katarina. Do ojczyzny i niekwestionowaną lojalność wypiliśmy z mlekiem matki. Brakuje tego. Oj, teraz trzeba będzie mu udowadniać. Tak, brakuje ID supplementu. Nie masz. Tak. Interrogation. No, czyli teraz muszę tak. Reason. A nie wygląda ten stempel od powodu. BB. Denied. A sam Reason nie wystarczy? Nie. Musi być taki upstrzony. No dobra, to wrzucaj. Tak jest. Kurde, to kropka. Dawaj kluczyk. Brakuje właśnie tego, żebyśmy mogli na życzenie strzelać do tych. Środkowe zdjęcie? To? No. Nie. Dobra, sprawdź zamiast, zanim to będziesz się na to gapił, to już można. O. Teraz przynajmniej pewność jest. Natomiast nie zgadza się wzrost bardzo. No bo ma fryzurę taką. Nie. Zobaczysz. Nie. No dobra. Ach, jeszcze trzeba sprawdzić. Litości. No co, no, wiesz, żeby zamknąć. Kurde, pasuje. A nie, to jest to. Zgadza się. Papiery się zgadzają. No, w takim razie jeszcze to trzeba sprawdzić. Moim zdaniem już można przepuścić. No, tak? No. Myślisz, że ta gra tak działa, że... Myślę, że jest po prostu zawsze tylko jedna zagłostka. Your call. Może i masz rację. Nice banner. No dobra, gra była dobra. To ukradliśmy ten banner, nie? Burnton zgadza się, 90 kilo. 79. Boston się zgadza? Nie, Boston się nie zgadza, nie ma Bostonu. W Artrosce, no co ty? Nie pamiętasz w naszym kraju, jakie są... Oj, Swing City. Ale ja go po prostu chcę zamknąć. No to klikaj, a nie tam gadasz. Nie będziemy mieli kolejny. No okej. Okay. Detail! Zawsze cieszy. No a za bardzo się przymilał, od razu od początku było wiadomo. Jak ktoś zgada jakieś te, nie? O meczu, czy o banerze. Wow! Papa Smurf taki. Sports? No co to jest, kręcina nowy? Kogo ty chcesz oszukać? Chyba, że to pchnięcie kulą. Good description, good vision? Czekaj, jak mogę go sprawdzić? No to się kliknij na to i na twarz. No, znaczy nie da to, najwyraźniej ma good vision. 12, 29, 89 kilo, 67, no bydle. Tu się zgadza, samol medding, tutaj jest ok. Work one more. Dobra, puszczaj go. No chyba dobry. Drugi Orion jest coś takiego? Tak. Pierwszy sportowiec, który przyjechał pracować z naszego kraju. Ale patrząc po twarzy, to chyba rzut młotem jakiś reprezentuje. Albo piłkę nożną. No, panie Maugin Szal. Działacz. Ferdesto District, jestem prawie pewny, że nie istnieje. To nie. Fardesto, oczywiście. Czyli jest błąd. O kurde, patrz jak niewiele widać tutaj. Ale tak dzięki Bogu na szczęście uda się kolejnego detain. Mhm.
Zapraszamy do pokoju zwierząt. Mam nadzieję, że z czasem ci wszyscy detentnie wrócą to do nas. Nie, no nagle ci wyskoczy taka, wiesz, informacja. Bardzo nam przykro, ale pokój jest już pełen. Tak. Otwórz klatkę. Godiva. Godiva, pani Godiva. Nie mamy wszystkich potrzebnych dokumentów. Dobra, zagaduję. No to takie już. A, bo ona udowadnia nam. Aha. Nie, bo to jest agentka. Ona nam udowadnia. Ona po prostu chce, powiedziała, że pracowała na podobnym stanowisku i teraz przyszła po prostu pokazać, że bez tego, jak trudno jest wjechać do naszego kraju i nawet powiedziała, żeby po prostu przybić denial i jej oddać. W sumie głupio byłoby, ja myślę, że ona wpuścili. Po prostu czytała Schopenhauera, no i jest pogodzona z mizerią swojego życia. Tak jest. Mizeria. Fajne słowo. Strachan, Aurora. Stathan. Stathan. Octavalis? Jest Octavalis. No nie widzę tutaj. To nie ona, to nie ona, to nie ona. Wpuszczamy, tak? No to wpuszczamy. Nie, expiration date jest. Może uda się ją aresztować. Nie, za to nam nie pozwalają ludzi skazywać na więzienie. No ładne, dobra, idę ty. Trochę niecelnie. Dziękujemy bardzo. Polecamy się na przyszłość. Papers surrounding. Kolejny sportowiec. Podejrzane. Ty, ten na górze. No, może być ona. Walwa, dawaj kluczyk. Strzelaj. Jak? Na broń. Puh. Ha! Yeah! Puh! No kurde, zwariowałeś! Co się stało? No, dziękuję, dziękuję, naprawdę świetny pomysł. Gratulujemy. No i w ten sposób zakończyliśmy trzeci dzień. To oczywiście to poprawimy zaraz. Nie no, naprawdę, świetnie. Kara śmierci. Koroś, no przynajmniej znamy jedno z 24 zakończeń. Zaraz wrócimy do tego samego momentu i nie zastrzelimy naszego kolegi zielonego. Okej, Maciek, co ty na to? Ale to była tylko broń ogłuszająca, no, tranquilizer. No może nie każdy. Nie mają poczucia humoru. Nie mogę się powstrzymać. O, zakończenie 8 z 20 widzieliśmy postanowiliśmy nagrać ten dzień jeszcze raz, żeby nie umknęły wam jakiekolwiek losowe postaci, które będą przewijać się przez nasz punkt. I tym razem może nie zadrży mi ręka, jak będę strzelał. Tak, odkryliśmy, że rząd astocki nie ma poczucia humoru. Tak, co byście mogliście widzieć. Mimo iż strzelaliśmy z broni usypiającej, to nie spodobało się to naszym przełożonym. Tak, no tutaj mniej więcej wiemy, co trzeba robić. Powód do odrzucenia wniosku. Postaramy się to bardzo szybko. Pokaż ten tych poszukiwanych. A, rzeczywiście, bo ci poszukiwani to jest chyba element losowy mocno. Tak, inni są. Czy coś ci chodzi? Dobrze, ale pani nie ma w ogóle dokumentu. Dobrze, rzeczywiście inni są. Tu są, jest jednak spora losowość. Nie ma pani paszportu, droga pani. Detention? Czyli mam już powód reason, czyli po prostu tak, dziękujemy bardzo, kolejny, Artroska, welcome to you, no reason. Podobna kwestia. Podobnie niemiła była, no. Co z tymi ludźmi? Nie, raczej jak magik wygląda. O, diplomatic authorization. Nie podoba mi się seal.
A nie, to nie tutaj. Skąd on jest? Republia. No dobra, style są takie jakieś downowate trochę. Wiktor Gladiski. Expiration date. Czego? Paszportu. A, widzisz. Czyli muszę tak. Najpierw muszę mu to wytknąć. Żeby mieć Raisin. A ci dyplomaci myślą, że wszystko im wolno. Przynajmniej nie pyskował. Przynajmniej nie pyskował. Wygląda jak ten z Mortal Kombat z filmu Shang Tsung. Haiken Tenchi. Nieprawda, nazywa się Shang Tsung tak naprawdę. Tu się zgadza. 180, 86 cm. Jest Grestin. Wozenfield? Tak, Wozenfield jest. No to puszczaj. Pana Tenchi. Tenchi. Finish him. Shang Tsung, ten Shokan? Nie. No, Shokan to był ten główny imperator, ale Shang Tsung wyglądał jak Shang Tsung. Rzeczywiście. Tak, ta pani nie ma. Czego nie ma? Nie ma suplementu diety. Czyli po prostu. No zapomniałem jak to jest, no ale tak. Mówiłeś, że tylko jedna rzecz się nie zgadza, tak? No powinno być chyba okej. Okay. Ciekawe, czy mogę reason i approval zrobić. No lepiej nie próbować chyba. Myślę, że to razem trafię zielonego strażnika? Jestem w stanie to zrobić. No nie rusza się, więc nie jest specjalnie ciężko. Jak powiesz, że schudła. To nie ona. No dobra, weź pokaż te. No dobra. Nawet tu się nie zgadza. Będę mógł dzięki temu ją zamknąć prawdopodobnie. Tak jest. Klasyczny manewr. Znany w naszej budce bardzo. Tak zwany kciuk prawdy. Tak, ale jak na razie tylko raz kolba musiała zostać użyta. No wiesz, ma się ten autorytet. Sousa Marcos. Sausage Marcos. Wysiąc się zgadza. O, to jest znów ten motyw z tym inspektorem, tylko inna babka. Tak, coś. A czy on coś jeszcze potrzebuje? No, ale coś chyba powinno być nie tak, skoro... Perfect Vision. Marcos Sousa. Shingleton. No Shingleton jest. Tak? A nie, to nie było jakiś Shingleton. Tam było inaczej. No dobra, sprawdź po prostu i tyle. On jest skąd? Z United Federation. Jest. Shingleton. No zgadza się, kurczę. No dobra, no to chyba przepuszczamy. Tak, no nie widzę tutaj. Pana kiełbaski. Chociaż mam złe przeczucie. No ale zobaczymy. Jednak spora losowość jest z tego. No chociaż. Nie, dobra, wszystko pięknie. Paradizna. Pan nie mowa. Burton, katana, 179 kilo. 90 wzrostu, no nie. Nie ma pan metra 90 wzrostu. Powie, że miał inne buty. Założę się. Natural difference. Na czym polega natural difference?
Nie no, pasi wszystko. No to puszczaj jak pasi, to puszczaj. Kurde. Na czym polega ta naturalna różnica? Nie no, wszystko gra, zobacz, bez sensu trochę. Środkowe zdjęcie. Można zapytać komputera, co sądzi. No, broń. Błagam cię, nie strzelaj do naszych. Tu! Dobra. Tym razem zastosuję się. Już, ręka ze spustu. Tak, zobaczymy, co nam powiedzą. No, drogie kredki by chciał dostać. Kupimy mu drogie kredki? Tak. Tak, tak. Ależ my jesteśmy dobrzy, no. Po prostu do rany przyjdzie. No, zastrzeliśmy człowieka za 20 tego. Ale tranquilizer to. No, tak, tym razem, jakiegoś powodu. No i tym dograliśmy ten dzień, żeby wszystko było się całości trzymało, prawda? Tak. I dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka naszych przygód z przepuszczaniem ludźmi przez granicę. Tudzież bardziej ze strzelaniem, nie przepuszczaniem. No, w każdym razie zapraszamy do śledzenia. Tyngiel był miękki, za miękki. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.